Miłą niespodziankę sprawili piłkarze ręczni Latochy Agropomu Sambora. Tczewianie pokonali na wyjeździe wyżej notowanego w tabeli drugiej ligi Szczypiorniaka Olsztyn. Po pierwszej połowie było 13-12 dla Samborzan. W drugiej części meczu zespół Tomasza Śmiełowskiego zbudował czterobramkową przewagę, której nie udało się gospodarzom odrobić. Ostatecznie Sambor wygrał 30-26. Najwięcej bramek dla tczewskiej ekipy zdobył Bartosz Krawiec – 10. 7 trafień miał Szymon Kurczyński. Tczewski zespół zajmuje 8. miejsce w tabeli, a w najbliższą sobotę grać będzie przed własną publicznością z Tytanami Wejherowo.